jabłko, konkretnie Gala Royal. Spośród 7,5 tysiąca istniejących odmian wyróżnia się pięknym, czerwonym kolorem. Jest soczyste, twarde i chrupiące, a do tego słodkie i po prostu smaczne. Jabłko idealne, wręcz archetypowe. Nic dziwnego, że zasmakowali w nim konsumenci na całym świecie. Dzisiaj jesteśmy w miejscowości Dalboszek, niedaleko Grójca, gdzie w sadach rodzinnej firmy Fresh Fruit Services kończą się właśnie zbiory tej szlachetnej i bardzo popularnej odmiany jabłka. Trzeba je teraz przygotować do wysyłki, a te owoce podróżują bardzo daleko, do Wielkiej Brytanii, ale też do Indii czy nawet Tajlandii. Nasze jabłka są transportowane na cały świat, praktycznie na wszystkie kontynenty, no, poza Antarktydą i Australią. Głównie jesteśmy w Europie i Wielkiej Brytanii, ale jesteśmy też już w Azji, między innymi w Indiach. Także jesteśmy praktycznie wszędzie, tam gdzie się da. Przewozy świeżych produktów spożywczych to bardzo odpowiedzialne zadanie. Bo nie dość, że te owoce trafiają w zasadzie do bezpośredniego spożycia, to jeszcze przez cały proces transportowy muszą pozostać, no właśnie, świeże. I ta świeżość jest warunkiem bezwzględnym, bo to jeden z czynników, który w sklepie konsumenci oceniają jeszcze przed zakupem. Jak więc zachować wysoką jakość jabłka, gdy musi ono dotrzeć z Polski na drugi koniec świata? Ta odmiana, czyli Gala Royal, jest pod tym transportowym względem szczególna. I między innymi o tym dzisiaj opowiemy, bo na palecie ląduje polskie jabłko. Zaczynajmy! Omega Pilsno Food Logistics specjalizuje się w transporcie produktów spożywczych w kontrolowanej temperaturze. Do dyspozycji klientów oddajemy nowoczesne naczepy chłodnicze i cysterny spożywcze, doświadczonych kierowców oraz dedykowane biuro obsługi klienta. Więcej na temat oferty Omega Pilsno Food Logistics znajdziecie w opisie pod filmem. Jabłko jest specjalnością naszego kraju, a Polska znajduje się w ścisłej, światowej czołówce rankingu producentów tego owocu. Z danych FAO wynika, że światowa produkcja jabłka w 2021 roku wyniosła około 89,5 miliona ton. Najwięcej wyprodukowały oczywiście Chiny, ale Polska zajmuje czwartą pozycję na świecie i pierwszą w Europie z ponad 4 milionami ton jabłek wyprodukowanych w omawianym okresie. Produkcji jabłek sprzyja polski klimat. Istotne jest na przykład to, że latem mamy ciepłe dni i relatywnie chłodne noce. Ta różnica temperatur w cyklu dobowym wspomaga produkcję cukru w owocach. Między innymi dlatego nasze jabłka są smaczniejsze niż te choćby francuskie, gdzie ta dobowa amplituda temperatur jest mniejsza. Ale w Polsce są również świetne gleby gliniaste, które mocno trzymają wodę i mają odpowiednie pH. Na tym polu wyróżniają się dwa rejony – Sandomierz i okolice oraz Grójec i przylegające mu miejscowości, takie jak Dalboszek, gdzie od pokoleń znajdują się siedziba i sady firmy Fresh Fruit Services. Historia mojej rodziny jest z punktu widzenia sadownictwa jest ciekawa, ponieważ zarówno rodzice mojej mamy, jak i babcia i dziadek od strony mojego taty są sadownikami. Cała okolica jest związana z sadownictwem. Moja szkoła podstawowa składała się z dzieci rodzin sadowniczych, także sadownictwo jest tutaj tematem numer jeden i wszyscy w domach rozmawiają chyba tylko i wyłącznie o jabłkach. Także jesteśmy bardzo doświadczeni, jeżeli chodzi o jabłko. Wspieramy się tutaj wszyscy wiedzą i doświadczeniem. Mój tata w latach 80. założył stowarzyszenie, które miało na celu promocję technologii, nowoczesnej technologii sadowniczej. Także wiemy o jabłkach naprawdę wszystko. Jabłko jest dla nas całym życiem. Nasza firma Fresh Fruit Services jest rodzinną firmą, którą założyliśmy przed wejściem do Unii Europejskiej. Jesteśmy pierwsi, którzy zaczęli zajmować się eksportem jabłek poza Polskę i w świat. Nasza firma wyróżnia się na tle innych firm tym, że jesteśmy producentami jabłek, które wysyłamy w świat. W związku z tym wiemy, co wysyłamy i odpowiadamy za jakość w 100%. Warto dodać, że specjalizację rejonu grójeckiego w produkcji jabłek przyspieszyła budowa kolei wąskotorowej, która połączyła te tereny z Warszawą.
Pomysł na kolejkę grójecką pochodzi jeszcze z XIX wieku. Pracę nad nią zainicjował Eugeniusz Paszkowski, bogaty krawiec z Warszawy, którego finansowo wspomagali książę Stefan Lubomirski czy hrabia Tomasz Zamoyski. Budowę rozpoczęto w 1898 roku. Trasą z Grójca do Warszawy podróżowali pasażerowie oraz towary, między innymi cegły, ale też jabłka. I właśnie dzięki relatywnie szybkiemu transportowi kolejowemu mieszkańcy Warszawy mogli liczyć na smaczne, ale też przede wszystkim świeże owoce. A producenci z okolic Grójca nie musieli martwić się o dostawy i sprzedaż, bo wąskotorówka zwyczajnie dawała im łatwiejszy dostęp do rynku zbytu. To też wyraźnie dowodzi, że transport zarówno kiedyś, jak i dzisiaj odgrywa kluczową rolę w handlu. Zbiory jabłek odmiany Gala Royal zaczynamy bardzo wcześnie, na tle innych odmian. Zaczynamy zbiory już na początku września, nawet w końcówce sierpnia. Zbiory trwają przez miesiąc. Po zbiorach zaczynamy transport do innych krajów. Jabłko musi zostać schłodzone. I ono jest transportowane. Z reguły kończymy sezon w okolicy marca, kwietnia, w momencie, kiedy uznajemy, że jabłko już nie jest na tyle twarde, że może nie znieść tak długiego transportu do klienta. Bardzo dobrze to jabłko jest transportować zaraz po zbiorach, ponieważ jest ono twarde, sztywne. Po zbiorach jabłko zamykamy w chłodniach w kontrolowanej atmosferze i utrzymujemy tą twardość aż do marca. Jabłka odmiany Gala Royal są dość twarde. I to bardzo ważna cecha również z transportowego punktu widzenia. Dzięki swojej twardości o wiele wolniej dojrzewają po zerwaniu z drzewa, co umożliwia przetransportowanie ich do nawet najodleglejszych miejsc na ziemi bez uszczerbku na jakości. Dla przykładu trasa z Dalbożka do Indii, oczywiście z uwzględnieniem transportu morskiego, trwa około 40 dni, a do Tajlandii jeszcze dłużej. Owoce są wtedy specjalnie pakowane, o czym jeszcze opowiemy, a ładuje się je do kontenerów chłodniczych, które utrzymują temperaturę jabłek również na statkach. Miękkie odmiany nie przetrwałyby takiej eskapady. Gala Royal daje sobie radę i jeszcze cieszy azjatyckich konsumentów smakiem oraz wyglądem. Im bardziej miękkie jabłko, tym gorzej się przechowuje, a swoją twardość jabłka tracą z czasem. Dlatego bezpośrednio po zerwaniu z drzewa trzeba szybko działać i dostarczyć je do chłodni. Dodam, że twardość każdego jabłka jest kontrolowana. Robi się to z użyciem penetrometru. Gala Royal po zerwaniu z drzewa musi mieć twardość na poziomie 9 lub 8, a po dostarczeniu do klienta ta wartość nie może być niższa niż 6. Przy odpowiednim transporcie jabłka tej odmiany w miesiąc tracą tylko jeden punkt twardości i dlatego mogą podróżować tak daleko. Warunki przewozu są jednak kluczowe. Z jednej takiej jabłoni możemy uzyskać około 18 kg jabłek, ale żeby osiągnąć taką produktywność drzewka owocowego, trzeba posadzić je w odpowiedniej glebie. Musimy też je przycinać i nawozić. Dzikie drzewo nigdy nie będzie tak wydajne jak jabłoń w sadzie. Jabłka zrywa się ręcznie do specjalnych skrzyń, z których lądują prosto do wody. Tam są myte. Potem sortuje się je pod względem rozmiaru, a później umieszcza się je w specjalnych chłodniach beztlenowych. Jabłka mogą przebywać w chłodni w kontrolowanej atmosferze nawet rok. Natomiast wiadomo, że im dłużej one są w chłodni, tym ta jakość jest coraz gorsza. Dlatego ważne jest, żeby sprzedać jabłka w miarę szybko. Na czas magazynowania i transportu jabłka pakuje się do specjalnych kartonowych buszli. Ciekawostka dla kogoś spoza branży. Buszel to w krajach anglosaskich również jednostka objętości materiałów sypkich. Na Wyspach Brytyjskich buszel obowiązywał do 1970 roku, a w Stanach Zjednoczonych funkcjonuje do dzisiaj. Natomiast w Europie takie kartony pomieszczą około 13 kg jabłek, ale istnieją też pojemniejsze warianty, w których zmieścimy do 18 kg. Te, zauważcie, są też pozamykane ze wszystkich stron i to właśnie one wyjeżdżają najdalej, poza stary kontynent.
Warto dodać, że do buszli z jabłkami trafiają również torebki etylenowe, które pomagają w zachowaniu świeżości produktu. Zwyczajnie wydobywający się z nich gaz spowalnia dojrzewanie owoców poprzez hamowanie zachodzących w nich reakcji chemicznych. Zapakowane jabłka trafiają do naczepy chłodniczej, w której mieści się około 20 ton tego owocu. Mogą być transportowane w standardowej chłodni, ale także w hakówce czy w double decku. Najistotniejsze jest jednak co innego. Chodzi oczywiście o utrzymanie stałej temperatury przez cały proces transportowy. Pożądana temperatura to dokładnie 2 stopnie Celsjusza. Jej utrzymanie gwarantują oczywiście nowoczesne agregaty chłodnicze, w które wyposażone są pojazdy Omega Pilsno Food Logistics. Warto dodać, że nasza firma testowała niedawno chłodnie z agregatem hybrydowym, który może być zasilany prądem, co optymalizuje zużycie paliwa i obniża emisję CO2. Więcej na temat tej technologii znajdziecie na kanale C+E. Dodatkowo każda chłodnia wyposażona jest w wtyczki umożliwiające zabezpieczenie i unieruchomienie ładunku na czas transportu. Nasza firma wymaga dużo od firm transportowych, ponieważ od dobrego transportu zależy w dużej mierze też jakość dostarczonych towarów. Przede wszystkim firma musi być rzetelna, dojeżdżać zawsze na czas, pilnować kąt temperatury. Przestrzeń ładunkowa, w której jest transportowana żywność, musi być bezwzględnie czysta i bezwonna, bo jabłka nie mogą przejść zapachem wiezionych wcześniej towarów. Dlatego rygorystyczne podejście do higieny i procedur mycia jest niezbędnym standardem obowiązującym w tej branży. Warto dodać, że w naczepach Omega Pilsno Food Logistics transportowana jest tylko żywność. Do tych chłodni nie mają dostępu inne, niejadalne towary, które również wymagają utrzymania stałej temperatury. Te ładunki wozimy w innych pojazdach chłodniczych. Transport żywności jest dość specyficzny i wymagający, dlatego na przykład lokalizacja chłodni jest stale kontrolowana przez systemy telematyczne, a dane z GPS-u udostępnia się klientom. Już o tym wspominaliśmy przy odcinku dotyczącym food safety, ale wydaje mi się, że warto przypomnieć, że przy transporcie towarów takich jak jabłka kluczowi są odpowiedzialni i doświadczeni kierowcy. Oni muszą stale kontrolować temperaturę w chłodni i działanie agregatu, ale to nie wszystko. Duża część transportów Omegi Pilsno wykonywanych dla Fresh Fruit Services kończy się w Wielkiej Brytanii, a tam na granicy nadal istnieje zagrożenie, że osoby niepowołane będą próbowały taką chłodnię otworzyć. Tutaj sprawę załatwiają specjalne zabezpieczenia, które uniemożliwiają dostanie się do przestrzeni ładunkowej bez użycia klucza. Istotne są też plomby, które kierowca powinien kontrolować w trakcie wykonywania transportu. Tak, firma transportowa musi być elastyczna, jeżeli chodzi o dostawy towaru, z uwagi na różne sytuacje, które spotykamy na drodze. Często zdarza się tak, że dostajemy zamówienie w jedno miejsce, ale w trakcie okazuje się, że musimy je jednak dostarczyć w drugie, ponieważ firmy, z którymi współpracujemy, to są duże supermarkety, sieci. Oni mają różne programy i oni też jakby działają nieregularnie. Jabłko jest świeżym produktem, więc ono musi szybko dotrzeć na czas. Jest to bardzo istotne, żeby ta elastyczność była zachowana. Elastyczność usług transportowych czy logistycznych nie bierze się znikąd. Gwarantuje ją duża skala operacji przewozowych, którą zaopatrują setki pojazdów i kierowców, a także wspomagający ich planiści, spedytorzy, dyspozytorzy czy dedykowani transportowi żywności pracownicy biura obsługi klienta. Jabłka, podobnie jak inne świeże produkty spożywcze, to temat sezonowy, ale nie dla nas. Możemy jeszcze wrócić do food safety, oczywiście jeśli tego chcecie. A za to, że oglądacie nasze filmy do końca, mała propozycja. Piszcie w komentarzach, o jakich rodzajach transportu chcielibyście usłyszeć na kanale Na Palecie. Dziękujemy naszemu klientowi Fresh Fruit Services za umożliwienie realizacji tego filmu. A z Wami widzimy się za jakiś czas.